Główna nagroda w konkursie miała być odebrana podczas pikniku blisko 3 tygodnie temu. Niestety z powodu zbyt silnego wiatru balon z laureatem konkursu na pokładzie nie mógł wystartować. Przelot trzeba było ze względu na bezpieczeństwo podróżujących przełożyć. Marzenie laureata konkursu Damiana Borkowskiego spełniło się wczoraj. Korzystając z dobrych wiatrów, załoga ze zwycięzcą konkursu szczęśliwie wystartowała. Po kilkudziesięciominutowym locie powróciła bezpiecznie na ziemię.